Fundacja KGHM Polska Miedź wsparła Komendę Powiatową Policji w Lubinie w zakupie nowych pojazdów. Lubińska policja wzbogaciła się o dwa Volkswageny transportery T6. Połowę środków przeznaczyła właśnie fundacja oraz połowę środków Komenda Główna Policji. No i można było zakupić te dwa bardzo ładne Volkswageny przystosowane do przewozu osób zatrzymanych, typowe auta do prewencji, do interwencji, do zabezpieczeń imprez masowych. No, są to jedne z najnowocześniejszych w tej chwili pojazdów tego typu w policji. No, chciałbym podziękować Fundacji Polska Miedź KGHM za wsparcie przy zakupie tych pojazdów. Samochody będą wykorzystywane przez funkcjonariuszy podczas wszystkich zmian służby. Takie auta są na trzy zmiany jeżdżą w służbie. Takich interwencji jest bardzo dużo, bo 60-70 dziennie, ale pamiętajmy, że w Lubinie jest ekstra klasa piłki nożnej, pierwsze ligi i ręcznej, i siatkówki, i tych imprez masowych jest w Lubinie bardzo dużo, artystycznych, rozrywkowych, więc do tego wszystkiego te auta są wykorzystywane. W sumie Komenda Powiatowa Policji w Lubinie wzbogaciła się ostatnio o 6 nowych aut. Poza Fundacją KGHM Polska Miedź zakup pojazdów wspierały samorządy. Najstarsze samochody we flocie lubińskiej policji pochodzą z 2010 roku.